Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będę próbował złapać wzdręgę po raz drugi w tym samym miejscu, tylko że o innej porze. Dlatego ja już nie będę się rozgadywał, tylko będę się rozkładał teraz. Rozabram zanętę i tak samo, identycznie jak na ostatnim odcinku, będę starał się łowić wzdręgi, tylko że dzisiaj mam nadzieję na lepsze efekty oraz większe ryby. Także oglądajcie. No powiem wam, że mam taką fajną płotkę w siatce. 24 może? Tak strzelam. No i jedną płotkę, jedną wzdręgę. Na razie póki co jeszcze kamery wam nie będę odpalał, bo jest naprawdę gorąco, a chciałbym, żeby też było widać blania, a nie tylko hole. I świeci słońce i nie widziałbym nic na kamerze. Żeby tak ustawić kamerę, żeby było wszystko ok, to muszę poczekać, aż troszkę słońce zajdzie. Mam teraz kolejne branie. Może wam to uchwycę. No dziubnięcie było na pinkę. Chciałem spróbować jeszcze tam, w tamtym miejscu, ale o wzdręgę tam będzie trudno. Lepiej będzie o płotkę. Ja chciałbym złapać dzisiaj wzdręgi, ale płotkę też można złapać w sumie jakąś ładną. Nie obraziłbym się. W tym momencie już mam parę fajnych płotek, jedną wzdręgę, jednego jazgarza. Brania są jeszcze cały czas rzadkie, dlatego będę musiał poczekać chyba do wieczoru z tą kamerą, bo szkoda im baterii i pamięci tej kamery, żeby nagrywać cały czas. Także dzisiaj jest fajna flauta, woda po prostu wygląda jak woda, wygląda jak lustro. W ogóle woda, nie ma wiatru, praktycznie bezwieczny dzień. No i co? I czekamy na jakąś fajną wzdręgę, bo na razie to jeszcze mówię, że brania są rzadkie. Rybka bierze średnia albo mała. Także nie ma co na razie nagrywać. Takie płotki co chwilę biorą. Oj, chyba będzie odcinek z 20 płotkami, a nie z wzdręgami. No ale cóż, może jeszcze jakaś się wzdręga złapie. Mam jedną w siatce i chyba z 10 płotek, znaczy uklei, to nie chciałbym, ale płotek mogę mieć te 10. Fajne. Jednego jazgarza dodatkowo. Już się powoli zbliża wieczór, więc będziecie zaraz widzieć fajne hole. Cieszycie się? Ona się cieszy, że wyląduje do siatki do koleżanek. A potem wszystkie wrócą na koniec mojej wyprawy do wody. Te ryby trochę ciągnę na chama, ale nie mam jak, bo zobaczcie. Tu jest straszne, są lilie. Gdybym się bawił z tymi rybami, znaczy nie bawił, no po prostu nie ciągnął ich tak na chama, to mogłyby wejść w roślinę, nie? I by był kłopot.
O, siedzi. Kolejna piękna płoć. Już nawet nie wiem, która. Ale powiem wam szczerze, że taktyka, którą stosuję, wcale nie jest skomplikowana. Dodającam tylko jedną kulkę, małą kulkę zanęty, co jedną płotkę. I działa to bardzo dobrze. Jest to rozwiązanie aktualnie najlepsze. No coś tam niby próbuje odjeżdżać. Siedź. O, krąpik pierwszy. Te krumpie. A nie. To nie krąb. Tylko podleszczak. No łapcie ostrość. Co jest? Czekajcie, muszę zrobić tak, żeby zawało ostrosił. No, piękna rybka. Leszczyk. Tylko że miniaturkowych rozmiarów. Dobra, rybki jednak pod wieczór się nie obudziły i brania były dużo słabsze niż jak to było wieczorem. Ostatnio, jak to było. Dlatego wyciągam siatę i zobaczmy, co ja dzisiaj złapałem. No, trochę tych płoci jest. Jedna z dręg. To jest chyba największa. No takich trochę. Trochę dwudziestek, trochę piętnastek. Także to by było tyle na dziś. Sejna.